tak naprawdę my, jak to zaczynaliśmy, nie byliśmy 100% pewni, że to zadziała, no bo nikt nie wiedział tak naprawdę. Większość nam mówiła, że puknijcie się w głowę, to nigdy nie zadziała. Nazywam się Paweł Rymaszewski, jestem prezesem firmy Torium. Zajmuję się mikrofalami całe życie i satelitami całe życie. Tymi dużymi satelitami, wielotonowymi. No, firma powstała po to, żeby zmienić trochę sytuację na świecie, czyli zamiast wielkiego 6-tonowego potwora wysłać 150-200 kilo w to samo miejsce, tylko z lepszą technologią. Jakby badania i rozwój to jest to, co my robimy. Wiadomo, że w którymś momencie powstają produkty i produkty jakby oddzielnie będziemy puszczać na rynek, ale cała nasza technologia, my jesteśmy parę lat do przodu przed innymi. My średnio rocznie przyswajamy jakieś 900 opracowań naukowych. Kosmos jest wredny i nie wybacza, ale to jest prawda. Jeśli chodzi o urządzenia, no to nie ma zmiłuj się. To coś, co się zapomni na dole, natychmiast wyjdzie u góry i to jest koniec. Nie? To już się nie da z tym zrobić. To oprogramowanie pozwala nam zbliżyć się do prototypu na 97-98%. Jak robimy ten prototyp, to się pokrywa. To przyspiesza pracę, a drugie pozwala robić dziwne rzeczy, czyli próbować znaleźć lepsze rozwiązanie, znaleźć jakieś dziwne rozwiązanie, którego normalnie byśmy nie zrobili. I to jest potężne narzędzie, bo my zostawimy optymalizację na kilka dni i mamy sprawdzone wszystkie kombinacje jednym strzałem, wracamy po weekendzie, pyk, jest. Firma bez ludzi nie istnieje i bez współpracy z zewnątrz nie istnieje. To wszystko są relacje ludzi. My tą relację mamy super fajną i to jest ta elastyczność. No plus wiadomo, to są ludzie. To są ludzie, z którymi my mamy relacje i wiemy, że jak myślimy nad nowym projektem, to możemy pójść do takiego Symkoma i się zapytać, słuchajcie, a czy macie rozwiązanie na coś takiego? Bo my nie wiemy, jak to ugryźć. Może wy wiecie, jak to w ogóle, czym to policzyć, nie? To bardzo ułatwia jakby działanie. No to naszym marzeniem jest zrobić coś, co wystrzelimy i nie będzie cegłą. Czyli, że no przede wszystkim będzie działać, tak jak my to żeśmy zaplanowali, a nie przypadkiem. I nie będzie działać przez tydzień, tylko będzie działać przez ileś lat. No i wszyscy tutaj po to są. Tak naprawdę po to nam jest też Symkom, po to jest parę innych firm, żeby nas wesprzeć w tym. I co? I robimy. Robimy swoje.